Cześć, ja nazywam się Michał i dzisiaj chcę Wam polecić pewien serial. Jego plakat jest za mną, nazywa się Hunters, można go zobaczyć na platformie Prime Video. Jest to serial produkcji Amazona. Dosyć kontrowersyjny, bo on opowiada przerysowaną i groteskową dosyć historię o tym, jak grupa Żydów ocalałych z Holokaustu osiedla się w Ameryce, a następnie tworzy specjalny zespół, którego zadaniem jest wyszukiwanie i zabijanie nazistów, którzy też osiedlili się w USA. Jednak tego serialu nie chcę Wam polecić, dlatego że ma kontrowersyjny temat, tylko dlatego, że ta otoczka groteski i absurdu pozwala autorom zadać pewne bardzo poważne i wydaje mi się potrzebne pytania dotyczące w ogóle tego, jak ocalali z Holokaustu przeżywali swoje traumatyczne doświadczenie. Tutaj oni oczywiście idą w stronę zemsty, dosyć brutalnej, ale autorzy zostawiają nas z pytaniami, czy ta zemsta ma w ogóle sens, czy ona może dać odkupienie, czy może dać spokój, czy można wybaczyć swoim oprawcom i co najważniejsze, czy ludzie, którzy przeżyli taką traumę, taki koszmar, mogą odciąć się od niego, stworzyć nową rodzinę, zacząć nowe życie, czy też zawsze ta trauma i te koszmary, które przeżyli, zostaną z nimi, będą ciążyć nad ich wyborami. I co można zrobić w zasadzie, by wyrwać się z tych szpon tego nienawiści w zasadzie, tak? By wyrwać się z tego dylematu. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki. Trzymajcie się.